hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemów dzieła, szalą odbierzemy. Marszałk Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marszałk Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Po hymnie. Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru. Wystał. Sztandar przekazać. Leśniczego na Leśnictwo.
przebywał w tych samych miejscach lub za dwa, oto byśmy znowu ich żegnali. Taki los nauczyciela. Pani starostwo, bardzo proszę o zabranie głosu. Życzeniami dalszych sukcesów.
i został z całej Polski moją sprawną osobą. Zapraszam. Nie powiem z nami, bo nas już pewnie nie będzie,
ale podzielić się z rządzącymi to szkołą na pewno będzie to ku pożytkowi i szkoły, i miasta, i całej gminy. Wszystkiego najlepszego. Nie bójcie się życia, ale też bądźcie ostrożni. Nie trzeba zawsze na wariatę, przepraszam na słowo, iść do przodu, aczkolwiek czasami warto. Więc wszystkiego najlepszego. Dziękuję za to, że te 3 lata byliście razem z nami w naszym mieście Łowie.
Wszyscy wiemy, że proces edukacji obejmuje najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, w którym dorastanie, a nawet nie bójmy się tego słowa, ewolucja człowieka przebiega najszybciej. Chcielibyśmy, szanowni Państwo, zaprezentować poszczególne etapy rozwoju istoty szkolnej. Oto etap pierwszy, mało istotny, embrion intelektualny. Ludzi przepędzimy, szczerze do i wyciągnąć się.
korzyści. Thank you.
kategorii najlepsza para nominowani są Kuba Kiełek i Ewelina Gosiu. Thank you.
Nasze liceum jest uznawane za wielokrotnie talentowe. Zresztą bardzo słusznie. Dlatego w kategorii artystyczna dusza nominowani są Emilia Śliwowska, thank you.
uwaga, uwaga. Najzgrabniejsze noi wśród tegorocznych maturzystów. Nominowane są Kasia Gasiurek, Monika Różańska, Thank you.
myślisz, kto to będzie? Wciąż padam.
III i panią Annę Krajkowską o wręczenie świadectwa klasie III A. Proszę, żebyście mniej więcej alfabetycznie ustawili się do pani, jedna i druga klasa, podchodzili i odbierali świadectwo. Thank you.
proszę ciągle o wychowawcę, panu naszą. Thank you.
klasy pierwsze i drugie wracają, usiadają, nie opuszczają sali. Proszę Państwa, jeszcze się parę rzeczy nie zapowiedziałem. Poza tym, że należy poszerzać z naszych chorych. Ciągał ciężary po szkole.
innych jeszcze wymienię, zostaną w mojej pamięci. Niełatwi ludzie, z trudnymi charakterami, ale cieszę się, że spotkałem ich na swojej drodze. Czytając wasze świadectwa, w których macie opisane osiągnięcia różne przez te 3 lata, które z tej szkoły, w tej szkole, dzięki tej szkole, dzięki waszej pracy, gdzieś tam są zapisane, które różnych fajnych rzeczy dzięki wam się dokonały. W tylu programach uczestniczyliście, tyle sukcesów przynieśliście szkole. Tak fajnie, albo w sporcie, albo w śpiewie, w recytacji, w różnych programach, rozwijaliście siebie. I myślę, że nie ma innej drogi. Ja naprawdę myślę, chcę tego i wierzę w to, że moja starość, która za chwilę będzie lepsza dzięki wam. Bo wy macie być mądrzejsi niż ja i niż nauczyciele, którzy was uczyli. Na tym polega postęp i rozwój. Ja chcę tego, żebyście byli mądrzejsi. Mam nadzieję, że wy też tego chcecie. Być mądrzejsi od nas. Nie zapomnijcie tych słów papieża i kardynała Wyszyńskiego, który wiszą, gdzieś tam są zapisane na górnym chodzie. Że jesteście jak orły, jesteście z pokolenia orłów. To nie są slogany, to nie mogą być slogany. To nie poezja, której się nie rozumie. To są konkretne przesłania dla człowieka. Człowiek żyje wartościami i żyje przesłaniami. Jestem z pokolenia orłów, a papież mówi, że do was należy jutrzejszy dzień. Do was należy odpowiedzialność. Orły to ptaki, które szykują wysoko, nad graniami, nie lękają się. Mają silne szpony, żeby trzymać się ziemi. Może znowu moralizuję, może znowu truję, ale nie potrafię inaczej, bo zależy mi na was. Na kogo mamy liczyć? Kto zmieni mój kraj? Chłopaki, bądźcie mądrzy. Dziewczyny, miejcie szacunek do siebie. Kochajcie ludzi i szanujcie. I chciejcie od siebie dużo. Pamiętajcie, że zawsze możecie jeszcze więcej. I zastanówcie się, jak usłyszycie, tak jak ja dziś, że można ci mówić 300 razy, a to i tak nie zmieni nic w twoim życiu. To się zastanówcie, jak usłyszycie od kogoś, na kim wam zależy taki tekst. Miejcie, życzę wam, żebyście mieli koło siebie ludzi, którzy was kochają, którym na was zależy i którzy będą potrafili zwrócić wam na coś uwagę. I zastanówcie się wtedy nad tym. Moi drodzy, ja tradycyjnie życzę wam trudnego życia, nieprostej drogi, niełatwego życia. Tylko takie jest ciekawe. Tylko takie daje wyzwania. I tylko takie sprawia, że bywa, że się nie chce żyć i bywa, że się bardzo chce żyć. Można wybrać jakąś inną drogę. Pewnie jest ich ileś różnych. Ja wam życzę takiej, może dlatego, że sam ją idę. Tak mi się wydaje. I że wiele mi ona kosztuje. Ale gdyby nie ta droga, to nie spotkałbym was. I nie chciałbym tu być. A myślę, że jak siedzimy tutaj wszyscy, nic lepszego nam, nauczycielom, w życiu się nie trafiło. A jak będziecie już mieli swoje dzieci,
Niedługo pewnie to będzie. To przychodzicie z nimi do szkoły. Interesujcie się nimi. Bo wiecie, jak różnie bywa to w naszej szkole. Pamiętajcie przypowieść. Kilka razy ją mówiłem, tą historię ojca Daniela o jajku orła, które znalazło się w kurzym gnieździe, z którego wylądował się orzeł, ale ciągle grzebał w ziemi, bo nie wiedział, że może fruwać. Kury nie fruwają. Wychował się z kurami, myślał, że jest kurą. Drapał w ziemi jak kury. I został kurą do końca życia. Patrzył wysoko w niebo i podziwiał krzykujące wysoko orły i myślał sobie, jak to dobrze być orłem. Jak to byłoby fajnie być orłem. Więc nie grzebmy paznaniu ziemi. I chciejmy dużo. Ale jak chcesz dużo, to samo nie przyjdzie. Samo nic nie przyjdzie. Ani miłość, ani wiedza, ani dobra materialne, nic. Więc na koniec tyle. Nie bójcie się. Nie bójcie się być odważni. Nie bójcie chcieć sięgać wielkich rzeczy. Zmieniać swoje życie, moje życie, życie innych na lepsze. Stać was na to. Tylko człowiek to może zrobić. Nikt inny. To ode mnie zależy i to od każdego z was zależy. Od nikogo innego. Nie od panów, władców, nie od królów, prezydentów i innych, którzy mienią się władcami. Od was. Tylko trzeba chcieć. Własne postaci. Cóż ma pan więcej powiedzieć? Jeszcze raz, wierzę w was. Napisałem sobie tych, których to, że utkwią mi. Mam nadzieję długo. Utkwią mi różne osoby z tego rocznika. W przypadkach nie będę mówił, już powiedziałem. Ale tym dla mnie trudnym przypadkom, a co niektórzy z was wiedzą, o kim mówię. Życzę odwagi w podnoszeniu się z kolan i odpowiedzialności za siebie. Odpowiedzialności za siebie. Paulina Jewiak, nie wiem ile razy była w sekretariacie własnym. Czarny Puchta, muzyka, wiersze, teatr, nie wiem co tam jeszcze. Gosia Grzybowska, Liza, Polkana Białek, Liza Orton, Asia Orton, Lewika Śliwowska, Nika Wyszyńska, dziewczyny, które śpiewały, recytowały. A zresztą trzecia, ale przepraszam, klasę A, B i C. Ale takiej klasy jak trzecia, ale to pewnie znowu jakiś czas będziemy musieli poczekać. Fajną pakiet tworzyliście, abyście się dalej potrafili utrzymać. Wam wszystkim zresztą też tego życzę, żebyście się chcieli spotykać. 11 października zjazd absolwentów, czcigodni absolwenci Łowskiej Ulicy. To jeszcze tak będzie na początku waszych studiów. Będziecie mieli trochę czasu. Jak będziecie się chcieli spotkać, to będzie dobra okazja. Marta Nowak, Rafał Kuzek, Jarek Stośmanek, Bala Szymon Kiełek, Mateusz Krupa, Konrad Niszczo, Konrad Dzięki Lubię. To była persona, to jest persona. Facet orkiestra wszystkiego. Dziękuję wam, bo w różnych miejscach naszego funkcjonowania jako nauczycieli w tej szkole mogliśmy na nas nauczyć. Thank you.
święci nas w swojej życzliwej pamięci. Przepraszam za to, co nam się nie udało. Też powinniśmy się uczyć i musimy się uczyć. Ale pamiętajcie, wierzę w to, że świat dzięki wam będzie lepszy. Tylko dajcie z siebie wszystko, co macie najlepszego. Nie żałujcie siebie. Może będziecie trochę krócej żyć, ale ciekawiej, sensowniej. I wtedy na pewno doświadczycie miłości. A nie ma nic ważniejszego. I powiem, że trzymam za was kciuki, bo trzymanie kciuków na maturze na niewiele się zdało. Ale w imię odpowiedzialności i troski o was proszę nie znamić tego tygodnia czasu, który nam został. Można jeszcze przez ten tydzień coś zrobić. A ja was wszystkich czekam całych i zdrowych 5 maja w poniedziałek o 8:30. I radzę się nie spóźnić. Do zobaczenia 5 maja. Cześć. Już możecie iść, bo teraz się rozczulę. Idźcie już sobie, dobrze? Uściskajcie jeszcze swoich wychowawców, którym nie podziękowałem. W klasy 1 i 2 chcą zejść i posprzątać.